Ty mi zazdrosna? Troszkę, nie, że ja zjadę z nią? Nie, nie, zazdrosna nie. Nie, słuchaj, Irenka jest bardzo fajną kobietą. No, słuchaj. A tobie co brak? Ja wiem, też, ale też jesteś, ale bardzo wiesz, fajna. Ja chcę, żebyś mnie wybrał. No, to... A wiesz, jakie Jeden, losy Jeren... będą, to... Irenka chyba też chce, to każda oczekuje. Wiem. Do tej pory nie pozwoliłam Zbyszkowi zbliżyć się do mnie, ale teraz postaram się, żeby ten kontakt między mną a Zbyszkiem był lepszy. Czy ty zauważyłeś, że dziewczyny cię dotykały, obmacywały, a ja nawet ręki nie wyciągnęłam? No, bo z drugiej strony tam byłaś. Nieprawda, jakbym chciała, to bym była z tej, której bym chciała. No, fajnie młodo wyglądasz, masz... Grabne, no, nóżki duże, no, co tak? Chciałabym, żeby Zbyszek zwrócił na mnie uwagę, żeby dostrzegł u mnie takie cechy, których szuka. A przytulisz mnie? No, czego, nie przytulę, nawet się tam idziesz i pocałuję w policzek na razie. To się cieszę. Kobieta podtrzymuje męskiego ramienia. A to tak widzisz mnie takim mężczyzną, takim, wiesz? Mężczyzną, jesteś fajny. Tak. Każda kobieta oczekuje komplementów i tu no ja tam staram się coś tam zawsze, jakiś komplemencik tam powiedzieć, podchwalić, zachwalić. Paznokcie tak sobie też fajnie pomalowałaś. Tak? Staram się, wiesz? A Zbyszek, złap mnie za rękę, tak? Ale masz męską, silną rękę. Tutaj ten, wiesz, jak mówiłem, ten seks, to dla ciebie to jest ważny, czy nie? Wiesz, jak się czujesz kochany, jak się czujesz dobrze, jak zaseksisz, powiem od razu, to później jest lepszy dzień. Jestem bardzo namiętna. Staram się być w porządku i żeby był, nikt mnie tam nie miał nic do zarzucenia. O, ale mnie to zaskoczyłaś, tak się wystroiłaś. Wystroiłam się w końcu taratka. Troszeczkę się zdziwiłam, kiedy wychodziłam i Zbigniew siedział z Bogusią.